Pogodą tu się trafiliście. Dzień dobry, może dzisiaj tło, na którym do Was przemawiam, nie jest najpiękniejsze, bo musiałem się schować pod Jupiterem, dlatego że potwornie wieje wiatr i to jest absolutnie jedyna opcja, żebyście mnie usłyszeli. Pogoda jest jaka jest, wieje bardzo mocno, ale to nie przeszkodzi nam solidnie popracować. Zapraszam na kolejnego vloga. Co ty mówisz? Mówię, że ja myślałem, że jesteśmy w Dubaju, a nie w Turcji. Tak wieje. Jak wszyscy, to wszyscy, nie? Co, że ta pogoda się dzisiaj średnio udała? Nie, no fajnie, w sensie... narzekać, bo u nas to w kurtce w czapce, wiesz. A tutaj... Tutaj to na żagle się byłaby dobre. O, no. Surfing jakiś. A ty coś pływasz czy nie? Co? A ty coś pływasz czy nie? Nurkuję. Dobrze, że nie w polu karnym. Jak Sterling. Nasz gościa? Nie, słuchaj, nie kojarzę w ogóle, wiesz. Przepraszam. Siadaj. To sam musisz powiedzieć, Bracia, nie ja, żebyś. Mladziu, widzę króciutko tutaj. Obrażony jesteś, no. Miało, bracie, dawaj, chodź. Chodź tu. Ja mam mocne nogi, chodź. Kto was najbardziej ustawia, Maciek? Kolega tutaj. Mladziu, ty daj dwa, tak? Żebym się w ogóle nie przedstawiał. Mam swoich łatach, jest ok, zobacz, już siedzi ten młody, zobacz go. Bring the weather from Warsaw, huh? Good job. At least you stay in the t-shirt, not you know. No, it is only to put GPS. Now we need pants, we need everything now. You have to be, you know, more and more accustomed to. Yeah, yeah. We're back soon. And the weather there won't be as good as here. Yeah, it's true. Yeah, we are lucky. We are lucky to be here. You were complaining that it was too hot when you came, so today you should be really happy. This is perfect weather. Now it's like Warsaw, like Sweden. Przebiegasz sobie krążenia na miąższu kątu. Czy ty zmieniamy miejsce, tak? O! Macie, rzucam i od razu robię. Na dobry początek sprawdzimy, jak radzą sobie zawodnicy wracający po kontuzji. Good to see you back. Yeah. But you think when you will be like fit to play? To play? I hope 2-3-4 weeks of training. So it's going better definitely. Much better than expected. 100%. Same. Mladziu, quads. Dawaj czwóreczki twoje ekscentryczne. Get ready and go! Nasi kibice bardzo często wspominają Legię lat 90. i jej przygotowanie do sezonu. Więc postanowiliśmy sprawdzić, jak to było naprawdę. Panie dyrektorze, bo tam ostatnio Mladen sobie wiązał buty, powiedziałem, że tak Leszek Pisz robił. I żeby podszedł do pana, zapytał się, jak to się robiło. Coś rozmawialiście, czy nie? Wiązał buty? Obklejał sobie taśmę tak. Palca, ja powiedziałem, że Leszek Pisz tak buty obklejał. To myślałem, że czegoś takiego się nie robiło. Może Leszek miał, wiesz, może miał takie nieszczelne buty, nie? Nie żartuję, ale... Nie przypominam sobie tej sytuacji z Leszkiem Piszem i obklejaniem butów. Usłyszałem takie historie, że on sobie podobno obklejał buty tak dookoła i w takich obklejonych grał. Więc może teraz możemy zweryfikować, czy to prawda, czy to legenda? To chyba legenda. Natomiast jeżeli chodzi o Leszka Pisza, to jeżeli o takie prawdach jakichś innych mówimy i zwyczajach Leszka, to mogę powiedzieć, że miał bardzo mocno napompowane piłki. To jak jest tam przepis, że musi być 1,3 atmosfery, to on pompował pewnie ze 2 atmosfery i płakali strasznie bramkarze, bo... A te piłki były strasznie twarde i dawały się we znaki bramkarzom. Ciekawy też dźwięk był podejrzany, tak jak pię.
A potem bramkarz, czyja to piłka? I tak dalej. Także to fakt. Natomiast obklejania plastrami butów nie pamiętam. A jak tak się właśnie słucha o tej waszej szatni lat 90. i potem mówią o tym w telewizji, gdzieś piszą w gazetach, to dużo legend narosło inaczej. Czy więcej jest prawdy, czy więcej jest legend o tym, co piszą? Zależy, o czym mówimy. Jaki dokładnie temat. Ale wracając do tych poprzednich czasów i okresu przygotowawczego, bo teraz mamy okres przygotowawczy, to z Pawłem rozmawialiśmy gdzieś ostatnio na temat jakby formy zawodników w okresie przygotowawczym i ci, którzy jakby mieli lepsze takie cechy wytrzymałościowe, to zawsze dobrze wyglądali w tym pierwszym okresie przygotowawczym, gdzie były bardzo duże obciążenia, wyróżniali się. No i my też sobie robiliśmy taki, powiedzmy, przyznawaliśmy nagrody tym zawodnikom, którzy byli najlepsi w styczniu i najlepsi w lutym, czyli takie Copa Mundiale z prajem na złoto pomalowane i najlepszy zawodnik stycznia dostawał taką właśnie nagrodę i najlepszy zawodnik lutego, flamastrem wypisany, kto to był. Nie chcę mówić nazwisk, ale był jeden zawodnik, który królował w tym i ciągle dostawał te nagrody, a później siedział na ławce rezerwowych całą rundę. A jeżeli chodzi o wasze przygotowanie właśnie w tamtych czasach, to bieganie po górach, słynne jakieś kamienie, to rzeczywiście tak wyglądało i dlaczego teraz tak już się nie robi? No bo piłka noża się zmieniła, wyewoluowała, więc podejrzewam, że te przygotowania też. No to jest wiele składowych, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To po pierwsze to jest wynika z tego, że teraz się więcej przykłada uwagi do fizjologii wysiłku i się to bardzo mocno kontroluje. Z tą kontrolą kiedyś aż tak nie było i trenowało się naprawdę, naprawdę ciężko. Druga sprawa, że nie było warunków do takich, jak teraz mamy do treningów. Także zimą można było trenować na boiskach, które były, powiedzmy, ze śniegiem, przejechane szyną, więc wykorzystywano ten czas na takie mocne przygotowanie fizyczne w górach. Biegaliśmy tam faktycznie po kilkanaście kilometrów, zdobywaliśmy szczyty. Ci, którzy troszeczkę słabsi kondycyjnie byli, no to leżeli czasami gdzieś po zaspach, a ci silniejsi dawali radę. Ale potem ci też tam gdzieś progres pozostali robili, przyzwyczajali się, adaptowali się do tych wysiłków. No i tak. No. No właśnie, to czemu teraz tak się nie robi, jak pan wytłumaczył? Bo często właśnie ludzie się domagają, a dlaczego nie ma gór, dlaczego nie ma, nie wiem, szczyrku? Gdzieś tam biegają wokół kanałku? Słuchaj, to jest od, tak jak w Portugalii, Hiszpanii od 20 lat periodyzacja taktyczna gdzieś obowiązuje w wielu klubach, tak teraz u nas w ostatnich kilku latach też i to jest dużo lepsza metoda przygotowywania się i rozwijania do, nie tylko przygotowania się, bo nie ma jako takiego przygotowania do sezonu, ale rozwijania zawodników i rozwijania drużyny poprzez rozwój zawodników. Także to są metody dużo skuteczniejsze i dlatego są stosowane. Z Jackiem Zielińskim wróciliśmy do lat 90., więc teraz przenieśmy się do 2000. Widzę, panie trenerze, że przykład idzie z góry dzisiaj. I nie tylko dzisiaj. Przykład idzie z góry. Po 9 miesiącach. Pięknie tak sobie połapać. Właśnie tak specyficznie, bo Czarusz dzisiaj miał ciężej, bo wczoraj miał myć. Kurczę, trzymało go. A jak często pan wskakuje do bramki? W moim wieku. No to w pana wieku, no. W moim wieku już nie za często. Ale, jak to się mówi, nie jest to proste, ale technika zostaje, także nie zapomina się tego. A zdarzają się jakieś gry, nie wiem, na Orliku, w Old Boyach z kolegami, czy już sobie pan odpuszcza? Ja na pewno na coś mam czas, także tą pracę, którą mam, to nie jest łatwa fizycznie, dlatego nie zostaje czas na takie Orliki, ale czasami, jak są jakieś takie mecze, specjalnie jakieś tam charytatywne, to chętnie zawsze. Czym pracujesz? Miasz żyraf.
No właśnie widzę, tylko chciałem zapytać w jaki sposób. Rozciągamy na treningu. To jest zmęczenie. Nogi sztywniejsze coraz i po prostu rozciągamy. Początek regeneracji od razu po treningu. Daj szokoladę, jedz za. Cukier. Czekoladę chcesz? Tak. Kinder. Kinder pingwin. Tak, Kinder, bueno. A jak to u nich rady wygląda? Mogą sobie od czasu do czasu pozwolić? Nie mogą w trakcie obozu? Nie za często, ale przy takim obciążeniu raz na jakiś czas nie zaszkodzi, ale to już do dietetyka trzeba, bo troszeczkę naprzód wyszedłem. Filip, Rafał się tam domagał Kinderka dzisiaj. Miałem sobie na przykład mecz, gdzieś tam to by mógł chwycić. Kawałek, kostkę, dwie. Zawsze mają pod ręką, nie? Dostępną. Czyli generalnie jak Rafa będzie miał okazję na ochotę na czekoladę, to jak najbardziej, jak najchętniej. Dobrej jakości w okresie przygotowawczym, tak, ale... Kinderkami i innymi rzeczami, tak? Staramy się unikać takich rzeczy. Ale to ja muszę bliżej, wiesz, bo ja kamerę będę trzymał. Słuchaj, strzelam ci stąd i walę z kamerą w ręku. Jak padnie, to przypał. Nie, ale o co? No nie wiem, pomyśl coś. Pompki? Ile? 20? Kurde, to ja teraz czuję dużą presję. Dobra, okej. No słuchaj, no z kamerą to jest ciężko. Ale to też jest prawda, dlatego że już mówiłem ci, czemu nie zrobiłem wielkiej kariery piłkarskiej. Ale ja cię usprawiedliwiam, bo ty na bramce zawsze stałeś. Słuchaj, u mnie jest noga. Legia, jak nagrywałeś? Wójta. Przyszedł na trening. Do dwójki. Co latał mi. Na prawą nogę. Wyciągamy na Supermana ręce, ok? Chodź, hop! Tak jest. Jesteś, daj, dłonie proste, proste! Jeszcze prosto, możesz jeszcze więcej wyciągnąć. Dłonie proste, daj, dłonie proste! To jego. No ja zrobiłem z ciebie bramkarza, no to nie boję się tego powiedzieć. Dokładnie. Twitter widział. Słyszał. Nie wstawiałeś coś wtedy chyba. No oczywiście, przecież przed treningiem ze mną nikt o tobie nie słyszał. Po treningu ze mną debiut w jedynce. Dokładnie. Przed kamerą nie muszę być pewny siebie, ale na boisku. Niesamowity zawodnik, wszechstronny, może zagrać na każdej pozycji. Środek pomocy, skrzydło, wszędzie. Środek obrony. Takich ludzi potrzebujemy. A zobacz jak skromnie siedzi. Nic nie mówi, cichutki, spokojny chłopak. No właśnie to tak się zmienia szybko. Jak odejdziesz z kamerą, to już jest zupełnie inaczej. Co tam? Po ruski i po angielski gawalicie? Po wszystkim. To wszystkiemu. To polski... No to widzę, że już polskiego go uczysz dobrze. No jak? Podobny język, to będzie wiedział co. Słuchaj, ty jesteś chłopak z Warszawy, z Ochoty. No to wszystkiego możesz go nauczyć. Każdy, wiesz, miejskich reguł, miejskich no, zasad. No, muszę go prowadzić po Warszawie, bo pewnie nie zna wszystkich zakamarków, co nie? Widziałeś już w Warszawie coś? Widziałeś to Tony z Garada? No. This coffee right to the home. Ale tyle się pozmieniało, że ja sam nie wiem, czy będę wiedział, jak tam w tej Warszawie. A masz jakieś takie swoje ulubione miejsce? No masz na pewno. Dom, no. Dom rodzinny to moje ulubione. No dom rodzinny, okej, ale ja pytam, wiesz, o wyjście gdzieś. Nie. Tak, raczej różne miejsca. Tak to większość spędzam. To jest w sumie ciekawa historia, bo wy jakoś tak na dwóch bramkarzy, którzy rywalizują ze sobą i są w podobnym wieku, to się podejrzanie dobrze dogadujecie. Taka przykrywka. Nakłada się nie lubimy. Jakieś bitwy w pokoju? Nie. Żebyś musiał zgadnąć. Z Ochocianinem. No to z Patrykiem. Tak dobrze powiedziałem? Mówi się Ochocianin? Chyba tak się mówi. To nic nie robi. No. Aj, handicap dla niego. Zaoferowałem mu jeszcze, że Olin, że jak strzeli to zrobię 50. Ale już wolał się. Chciałbym zobaczyć jak pompkę. Ja też. To trzeba wymyślić. Daj, chcesz zrobić pompkę dla widzów? Pompkę dla widzów? No. No przegrałem, więc mogę zrobić. No to dawaj. Ale miałeś 20, tak? Brawo, Kuba. Byłem słowny. Szanuję cię. Jest przegrana. Gratuluję szanownemu panu. Uścisk w dłoni. Mam nadzieję, że
interwencje będą skuteczne również na poziomie ekstraklasy. Dokładnie. Przegrałeś? Przegrałem zakład, no. A ile musiałeś robić? Chyba 20, wiesz? 20, bo strzelałem mu z kamerą w ręku. To była rozrywka, tak, dla ciebie? Tak, rozrywka. No ale niestety, powiem ci, że moje umiejętności piłkarskie pozostawiają trochę do życzenia. Dobra, dobra, zawsze można potrenować i będzie lepiej. Mówiłem ci kiedyś... Tak, tak, Mati? Tak, tak, dobrze. Pokoje hotelowe i hotel sam w sobie. To właśnie tutaj drużyna spędzi popołudnie i wieczór. To będzie czas na regenerację, na spotkanie z trenerami i z całą drużyną. I my w tym czasie absolutnie chłopakom nie chcemy przeszkadzać. Dziękujemy więc wam za dzisiaj. Prosimy o subskrypcję, łapkę w górę, a przede wszystkim o to, żebyście zostali z nami i śledzili nasze poczynania w Dubaju aż do samego końca. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!